Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nowo wybrani posłowie muszą ujawnić swoje sytuacje majątkowe poprzez złożenie oświadczeń majątkowych. W tych dokumentach przedstawiają informacje dotyczące zarówno swoich oszczędności, jak i dochodów osiągniętych w roku ubiegłym. Wszystkie te oświadczenia są już dostępne do publicznego wglądu na oficjalnej stronie Sejmu. Dzisiaj prześledzimy oświadczenia majątkowe kilku polskich posłów. Grzegorz Braun. Z najnowszego oświadczenia majątkowego Grzegorza Brauna dowiadujemy się, że zaoszczędził on 785 zł oraz 383 dolary. Polityk nie posiada ani domu, ani mieszkania, ani samochodu. Nie prowadzi też żadnej działalności gospodarczej. Z tytułu wykonywania mandatu posła w roku podatkowym 2022 otrzymał tylko część należnego uposażenia. Łącznie 66 tysięcy złotych. Z pozostałej części uposażenia i całości tzw. diet byłem systematycznie okradany przez prezydium Sejmu, które kontynuuje tę złodziejską praktykę także w roku bieżącym 2023. Tak napisał w swoim oświadczeniu majątkowym. Braun prawdopodobnie nawiązał w ten sposób do kar, jakie były na niego nakładane. Grzegorz Braun słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi. Polityk Konfederacji nie ogranicza się jednak tylko do słów. Głośno było o jego zachowaniu w siedzibie Niemieckiego Instytutu Historycznego, gdzie podszedł do mównicy, wyrwał mikrofon ze stojaka, a następnie uderzył nim w mebel. Dziennikarze wyliczyli, że za wszystkie swoje wybryki Braun uzbierał już blisko 156 tysięcy złotych kar. Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu łącznie zgromadził 227 tysięcy złotych oszczędności. Z oświadczenia możemy wyczytać, że marszałek wraz z żoną posiadają dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych, który wraz z działką jest wart niemal 3 miliony złotych, a także mieszkanie o powierzchni 65 metrów kwadratowych, które jest warte ponad 1,5 miliona złotych. Szymon Hołownia w swoim oświadczeniu majątkowym napisał, że do 30 czerwca 2023 roku prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, która została zamknięta. Z tego tytułu uzyskał w ubiegłym roku dochód w wysokości 240 tysięcy złotych, gdzie łącznie z dochodami z innych źródeł daje nam to kwotę 279 tysięcy złotych netto. Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider PSL posiada 50 tysięcy złotych oszczędności oraz mieszkanie o powierzchni 86 metrów kwadratowych, które jest warte 650 tysięcy. Polityk posiada też nieruchomości niemieszkalne, działki rolne i budowlane albo jest ich współwłaścicielem. Wycenił je na łączną kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Ponad 200 tysięcy złotych zarobił jako parlamentarzysta, a blisko 29 tysięcy złotych uzyskał z wynajmu mieszkania. Sławomir Mentzen. Lider Konfederacji zaoszczędził 702 tysiące złotych, 15 tysięcy euro, 1,5 tysiąca dolarów i 165 funtów. Oprócz tego posiada on także 33,7 bitcoinów wartych 5,5 miliona, gdyż obecnie jeden bitcoin jest wart 165 tysięcy złotych. Razem daje nam to ponad 6,5 miliona złotych oszczędności. Sławomir Mentzen jest także właścicielem akcji różnych firm o łącznej wartości 76 tysięcy złotych. Lider Konfederacji razem z żoną posiadają także dwa domy. Pierwszy z nich o powierzchni 370 metrów kwadratowych, który z działką jest warty 3,5 miliona złotych. Drugi o powierzchni 125 metrów kwadratowych, warty 875 tysięcy złotych, a także w ramach współwłasności małżeńskiej posiadają 107-metrowe mieszkanie o wartości 750 tysięcy złotych. Sławomir Mentzen jest komplementariuszem swojej kancelarii. Do spółki komandytowo-akcyjnej Kancelaria Mentzen wniósł 10 milionów złotych wkładu, a jego wartość udziałów obecnie wynosi 35 milionów złotych. Z tego tytułu w ubiegłym roku osiągnął dochód w wysokości 180 tysięcy złotych. Sławomir Mentzen prowadzi również jednoosobową działalność gospodarczą pod swoim nazwiskiem. Została ona jednak zawieszona, a w oświadczeniu majątkowym polityk wykazał stratę w wysokości 57 tysięcy złotych.
oświadczeniu majątkowym polityk wypisał także prawo do korzystania z dwóch samochodów. Mercedesa Coupe klasy S 2022 roku o wartości 350 tysięcy złotych oraz Volvo XC90 z tego samego rocznika o wartości 340 tysięcy złotych. Mateusz Morawiecki. Z dokumentu wynika, że premier posiada 88 tysięcy złotych oszczędności. Posiada on także obligacje skarbowe, które są warte niemal 4,5 miliona. Jeżeli chodzi o nieruchomości, to z dokumentu wynika, że premier posiada dom o powierzchni 150 m kwadratowych o wartości niemal 2 milionów, drugi dom o powierzchni 100 m kwadratowych wyceniony na 3,5 miliona, kolejny dom również o powierzchni 100 m kwadratowych na działce, której jest współwłaścicielem, wartości domu nie podaje, mieszkanie o powierzchni 72 m kwadratowych o wartości 1,1 miliona, połowę szeregówki o powierzchni 180 m kwadratowych, wartość 50% tego segmentu wycenił na około 600 tysięcy złotych, a także posiada działkę rolną o powierzchni 2 hektarów, której przybliżona wartość to 200 tysięcy złotych. Premier w ubiegłym roku zarobił 285 tysięcy złotych jako szef Rady Ministrów. Otrzymał także 45 tysięcy złotych diety parlamentarnej. W oświadczeniu możemy także przeczytać, że premier cały czas ma prawo do dorocznych premii za lata pracy w Banku Zachodnim WBK. Udzielił także siostrze pożyczki w wysokości około 300 tysięcy złotych. Jarosław Kaczyński. Szef Prawa i Sprawiedliwości zgromadził dokładnie 311 tysięcy złotych oszczędności. Jarosław Kaczyński jest także współwłaścicielem domu o powierzchni 150 m kwadratowych. Wartość całej nieruchomości oszacowano na 1,8 miliona złotych. W 2022 roku za pracę w rządzie zarobił 216 tysięcy złotych. Otrzymał także 12 tysięcy złotych diety parlamentarnej i 37 tysięcy złotych uposażenia. Jarosław Kaczyński pobiera także emeryturę. W ubiegłym roku otrzymał jej łącznie 96 tysięcy złotych, co oznacza, że miesięcznie otrzymuje nieco ponad 8 tysięcy złotych świadczenia. Donald Tusk. Z oświadczenia majątkowego dowiadujemy się, że Donald Tusk zgromadził oszczędności w walucie polskiej w wysokości 112 tysięcy złotych, a w walucie obcej 285 tysięcy euro, co po przeliczeniu po bieżącym kursie daje nam około 1,2 miliona złotych. Jeśli chodzi o dochody uzyskane w 2022 roku, to Tusk podał emeryturę z Belgii w wysokości 1,5 tysiąca złotych, prawa autorskie, za które zarobił 177 tysięcy złotych, emeryturę z ZUS 52 tysiące złotych, dochód z Europejskiej Partii Ludowej 331 tysięcy złotych oraz emeryturę z Komisji Europejskiej 65 tysięcy euro, co po przeliczeniu daje nam około 281 tysięcy złotych. Sumując wszystko, Donald Tusk uzyskał około 842 tysiące dochodu. W polach dotyczących nieruchomości były premier napisał "nie dotyczy". Wskazał jednak w składnikach mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tysięcy złotych, że posiada zegarek Grand Seiko GMT z 2016 roku. W 2021 roku Donald Tusk, podobnie jak wcześniej Mateusz Morawiecki, przepisał swoje nieruchomości na żonę. Przepisane nieruchomości to dwa mieszkania w Sopocie oraz posiadłość letniskowa na Kaszubach. Wówczas ich łączna wartość wynosi około 2 miliony złotych. Napisz, co myślisz o majątkach polskich polityków w komentarzu. Jeżeli dotrwałeś do samego końca, zostaw komentarz pod tytułem "Dotrwałem".